prawie własności intelektualnej. I dzisiaj Mateusz wam opowie o pewnych niuansach, na które warto uważać w kontekście wykorzystania różnych właśnie dzieł i wartości intelektualnych, chociażby na swoich blogach. Dlatego jeżeli na przykład prowadzicie bloga, to warto posłuchać, bo możecie się dowiedzieć, że często bardzo nieświadomie mogliście łamać prawo. Mateusz, zapraszam. Kiedy byłem tutaj pierwszy raz 2 lata temu, okazało się, że moja prezentacja nie odpaliła, pomimo tego, że sprawdziłem ją na samym początku. Następnie sprawdziłem ją 15 minut przed swoją prezentacją i co, w momencie, kiedy miałem kliknąć start, komputer tak się zadysił, że Windows 8 niestety nie reaktywował i prowadziłem całą prelekcję bez prezentacji. Teraz przed chwilą też działało. Nie, ale o, jest. Dobra. Okej, o czym będę mówić? Będę mówić o prawie autorskim, tak jak sobie Tomek zapowiedział. Jakie są plusy, minusy z tematu, który dzisiaj poruszę? Ludzka historia. W pięknym państwie, rodem i winem tonącym, był przedsiębiorca, który to chciał zrobić fabrykę. Fabrykę niezwykle nowoczesną, który będzie sprzęt wszystko automatycznie robiący. Co ciekawe, miał nie tylko zdolność kredytową, miał finanse, aby tą fabrykę założyć. W związku z czym znalazł wykonawcę, aby taką fabrykę wybudować, kupić sprzęt, zaprogramować sprzęt. Wszystko piękno, ale ten wykonawca znalazł podwykonawców i w ten oto sposób ruszyła fabryka. Tylko główny wykonawca źle zapisał przeniesienie praw autorskich do oprogramowania, do maszyn, które były w fabryce. Czym to się skończyło? No przecież inwestor, nasz pan Kowalski, który miał finanse, miał dobrze napisaną umowę z głównym wykonawcą. Główny wykonawca gwarantował mu, że przeniesie wszystkie prawa autorskie do wszystkiego, co tylko powstanie tutaj. Oczywiście nie było to tak ogólne, bardziej konkretne. Z kolei, no dlaczego on ma odpowiadać za to, że on źle napisał z podwykonawcą umowę? Otóż będzie odpowiadać, bo przy prawie autorskim odpowiada każdy, kto narusza. Ewentualnie można wtedy zrobić sobie regresu, odzyskać te pieniądze. Więc jak wyglądała ta sytuacja? Spółka, która przygotowywała oprogramowanie, przyszła do pana Kowalskiego i złożyła mu bardzo dobrą ofertę. Proszę pana, za jedynie kilkaset tysięcy złotych przeniesiemy na pana prawa autorskie, majątkowe do naszego oprogramowania. W pełnym zakresie. Jeżeli pan nie skorzysta z tej usługi, no niestety spotkamy się w sądzie, a wtedy będzie pan musiał zapłacić za licencję i będzie pan musiał zwrócić wszystkie bezprawnie uzyskane korzyści. Wyobraźcie sobie, że jeżeli fabryka działa przez rok, produkuje sporo rzeczy na bazie tego oprogramowania, no to de facto wszystkie korzyści, które uzyskał, można powiedzieć, pochodzą z tej aplikacji. Więc musiał zawrzeć jakże przyjemną dla niego ugodę. A czy później odzyskał coś od głównego wykonawcy? No tak chciał, że akurat ta firma jest w upadłości. W związku z czym, no niestety, pojawił się problem. A jak takiemu problemowi można by zapobiec? Choćby w ten sposób, żeby zawnioskować od głównego wykonawcy umowy do wglądu, które podpisuje z innymi. Ile osób z was, jeżeli dostaje na przykład od jakiegoś podwykonawcy stronę internetową, sprawdza, czy na pewno elementy, które zostały tam wykorzystane, są na licencji, która pozwala wam to sprzedać. Ostatnio mieliśmy taką sytuację, kiedy okazało się, że kupienie gotowego layoutu jest możliwe do przeniesienia, ale tylko raz. Jeżeli chcesz przenosić dalej, to trzeba było rozszerzoną licencję kupić. W momencie naruszenia tej licencji będziesz płacił XXX więcej. I co się okazało? No, mam fajną stronę internetową, ale nigdy nie będę mógł jej sprzedać. Nie będę mógł ją dać gdzie żadnych, najem. Dlaczego? Bo taka inna licencja została zawarta. Ale zanim o tym wszystkim, prawo autorskie jest raczej przyjemne. Mieliście rację, że trzeba być bliżej, ale spokojnie.
Warto odpowiedzieć na pytanie, czym jest w ogóle utwór. Bo prawo autorskie nie chroni wszystkiego. Prawo autorskie chroni tylko utwory. I pytanie, czy wszystko jest utworem? Otóż nie. Nie wszystko jest utworem. Utworem jest tylko to, co jest, jak widzicie, przejawem twórczości o indywidualnym charakterze, która została wyrażona w jakikolwiek sposób. Typowa, prawnicza definicja, żeby nikt normalnie nie wiedział, o co chodzi. Co więcej, na tyle ogólna, aby orzecznictwo mogło formułować, co każde z tych słów oznacza. Więc żeby was zaktywizować tutaj, co według was znaczy twórcze dzieło? Czy w Polsce, czy w Stanach? Gdzie chcesz, rzucaj Macinie. No to u nich to cokolwiek. Cokolwiek? Byś się zdziwił, jakie rzeczy u nas są twórcze. Co według was znaczy słowo twórcze? A coś o indywidualnym charakterze? Dokładnie tak. Więc takim bardzo pomocnym kryterium do rozróżnienia, czy mamy do czynienia z utworem, czy nie mamy, jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy to, co powstało, mogło być zrobione przez każdego innego, kto po prostu miał taką, a nie inną wiedzę techniczną. Czyli jeżeli coś było typowym, technicznym działaniem i każdy by to zrobił, no to nie będzie utwór. Natomiast jeżeli już wnosi coś nowego, mieliśmy jakieś warianty, musieliśmy podjąć decyzję, musieliśmy coś wybrać, to wtedy już powstaje utwór. O, przeleciało trochę. Czy według was to jest utwór? Tak. Dlaczego to jest utwór? Powiedzcie mi, co jest tym twórczego? To jasne, to jest ramka. Obraz to jest tylko to szare coś. Pierwszy obraz, który mi przedstawił. Przedstawia. Jest twórczy, bo zrobił to artysta. Przedstawia kropkę. Ta kropka podobno jest błędem na Google, który wyszedł w tym zdjęciu, więc jej to nie ma. Generalnie to obraz jest szarny. Nie chyba nie pan wcześniej, żeby zrobić czarny kwadrat, jak to działa artystyczne. Widzicie, pomimo tego, że obraz jest warty miliony, no to w mojej ocenie i tak naprawdę w ocenie chyba wszystkich autorów, którzy piszą o prawie autorskim, no na gruncie prawa polskiego nie podlegałoby to ochronie. To, że coś jest warte miliony, jest dziełem sztuki, nie oznacza zawsze, że będzie utworem. To, że ktoś nie wpadł na czarny kwadrat, okej, okay, ale no bez przesady. Czy to by oznaczało, że teraz nikt z nas nie może nawet w pensie narysować czarnej kropki, bo ktoś ma na monopol? To jest podstawowe pytanie, na które warto sobie odpowiedzieć. Czy uzyskując monopol w ramach prawa autorskiego, to nie jest trochę za dużo? Ale format może być chroniony. Też nie do końca. Czy według was to jest utwór? To jest znane zdjęcie? Tak? Wiecie, kto zrobił to zdjęcie? Małpa. Małpa. I czy... To nie małpa. Nie jest to utwór z prostego powodu. Utworem może być tylko to, co zostało zrobione przez człowieka. W związku z czym pan, który wystąpił przeciwko Wikipedii z taką intencją, że ich pozwy, jeżeli tego nie usuną, nie zapłacą za wykorzystanie tego zdjęcia, no nie miał racji. Ponieważ no, zdjęcie zostało wykonane przez małpę, a nie przez niego. Małpa nie może mieć praw autorskich. W konsekwencji zdjęcie może być wykorzystywane. Inna sprawa. Mógłby wykazać, że on idealnie ustawił aparat. Oświetlenie, które przyciągnęło tą małpę. Uśmiechnął się do niej, żeby ona się tak uśmiechnęła. Następnie dokonał obróbki tego zdjęcia i właśnie to obrobione zdjęcie trafiło do sieci i zostało osiągnięte przez Wikipedię. Wtedy można by się zastanawiać, czy przypadkiem właśnie to już obrobione zdjęcie nie było jego utworem. W konsekwencji, czy Wikipedia nie musiałaby zapłacić. No z uwagi na to, że to jest po prostu zrobione zdjęcie przez małpkę, innych rzeczy nie wykazano, no to nie jest utwór. Czy według was to jest utwór? Bardziej mi chodzi o ułożenie tych dłoni. To was zaskoczę. Tak, jest. To jest jedno z bardziej znanych zdjęć w Stanach Zjednoczonych, które przedstawia LA, czyli Los Angeles w tych palcach, gdybyście się nie zorientowali. I była bardzo ciekawa sprawa, bowiem Henem
kupił fotografię, którą wykorzystał na swoich bluzkach oraz na innych. Ten sam symbol. Palce ułożone w L i E i A. Przy czym inne były pierścionki, inne były tipsy, inaczej generalnie wyglądała dłoń. No i oczywiście pierwotny autor pozwał ich, że jakim prawem tutaj flagia tu wiecie moje zdjęcie. Zapłaćcie mi. No ale wiecie, HM wydaje setki tysięcy, jeżeli nie miliony koszulek, no to wtedy te korzyści, no to by była fajna zapłata. Ale w pierwszej instancji przegrał. Dlaczego? Bo tak w każdym utworze, w tym przypadku fotografii, pomysł jako tak nie jest chroniony. W związku z czym to, że ktoś sobie wymyślił takie ułożenie dłoni, nie daje monopolu na to, że już nikt z was nie będzie mógł takiego czegoś zrobić. Tak jak mamy taki znak, no gdyby był monopol, no to już by się okazało, że nikt. Co więcej, osoba, która pierwsza pokazała, że jest ok, była monopolistą i każdy musiałby jej płacić licencję. No więc trochę kuriozum, ale gdyby wykorzystał identyczne zdjęcie, te same pierścionki, to samo ułożenie, wszystko, no to wtedy by te prawa naruszył. Jest. Czy według was to jest utwór? Okej. Okay. Co w nim jest krótszego i indywidualnego? Sygnał. Tu mamy bardzo wiele elementów. Nie, sygnet jest unikalny, czyli ten element graficzny, dobra. Tak naprawdę tutaj mamy wiele elementów, które świadczą o tym, że ktoś miał wiele wariantów do zapisania słowa WordPress, do dodania innego loga, a jednak wybrał takie kolory, takie odległości, taką ściągę, taki element i bez wątpienia to jest utwór. Czyli jeżeli na WordPressie wykorzystujemy ten znaczek, czy organizatorzy robią to legalnie? Dlaczego? Bowiem na stronie fundacji są napisane zasady, kiedy i na jakich warunkach można wykorzystywać tutaj ten utwór. I wszystko jest legalnie. Czy według was to jest utwór? Mam nadzieję, że nikogo nie obraziłem, nie jestem w stanie tego rozczytać. Nie znam się na tym, ale załóżmy, że to jest program komputerowy. Czy według was program komputerowy będzie utworem? Interakcja trochę ja wiem, godzina, chociaż tak jest lepiej, ostatnio byłem wcześniej, 9.30 zaczynałem, więc teraz miałem nadzieję, że już trochę się obudzicie. Dodajemy, czy według was to jest utwór, czy nie jest utwór? Jest utwór. Dobra, czy według was utworem będzie język programowania? Nie. Dlaczego? Będzie. To jest tak samo program, jak każdy inny. Czy język programowania jest programem? Tak. Czy jest pewną metodologią, w jakiej się coś tworzy? To jest zawsze program. No jak to może nie być programem? Mhm. Także nie, no sam język może nie, kompilator. Właśnie, idąc w tą stronę. Czyli widzicie, język, który wykorzystujemy do stworzenia programu, nie jest utworem. Utworem jest sam program. I teraz pytanie, czy jeżeli wykorzystamy jakiś efekt końcowy tego programu, na przykład jakieś funkcje, to czy możemy to wykorzystywać, czy nie możemy wykorzystywać? Jakże dobrze powiedziane, to zależy. Jakże lubiane przez prawników słowo, to zależy. No, generalnie jest tak, że programy są chronione tak jak dzieła literackie. Czyli jeżeli ktoś skopiuje cały kod źródłowy, no to wiadomo, narusza. Jeżeli skopiuje kluczowe elementy tego kodu źródłowego, to narusza. Ale jeżeli sam, patrząc na program, stwierdzi, a ja bym to napisał, tak, taka funkcja by się pojawiła, ale finalnie jak porównamy dwa kody źródłowe, to będą jednak inne, to okazuje się, że on nie narusza. Była taka głośna sprawa przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w której właśnie wykazano, że nie są chronione funkcje, do których on prowadzi. Chronione jest to, co jest chronione, jest to, co jest zapisane. Więc możecie w inny sposób dojść do tych funkcji i to osiągnąć. Zupełnie inną sprawą są ikonki. To, że są jakieś ikony, no to jest niezależny utwór. Co przysługuje twórcy? Twórcy, czyli autorowi utworu, przede wszystkim przysługują prawa majątkowe. To on może decydować, jak tym rozporządzać, kiedy rozporządzać i za ile tym rozporządzać. Dlatego też warto choćby ze strony prawa podatkowego pamiętać, że przynosząc majątkowe prawa autorskie są wyższe koszty.
Jakie? Pamiętam, jakie są koszty przy przenoszeniu praw autorskich? 50%. Nie wiem, czy wiecie, ale można takie zapisy dawać w umowie o pracę. W związku z czym finalnie się okazuje, że pracownik więcej dostanie, jeżeli wykonują swoje obowiązki, co miesiąc będzie przenosił jakieś uspory na pracodawcę. Można proporcjonalnie wykazać, że jakiś procent wynagrodzenia jest za przenoszenie praw majątkowych autorskich, w konsekwencji koszty są wyższe, w konsekwencji pracownik na rękę dostanie większe wynagrodzenie. Oprócz praw majątkowych, które można przenieść, są prawa osobiste. Nikt nie może zrzec się tego, że jest autorem danego dzieła, danego utworu. Innymi słowy, jeżeli ktoś stworzył logo WordPressa, to nie można powiedzieć, że on nie jest autorem. On zawsze do końca swoich dni będzie autorem tego loga. Pytanie jest tylko następujące. Czy można siebie wstawić jako twórcę loga? Względnie, czy ta osoba zawsze będzie miała na przykład prawo do pokazywania tego loga na swoim portfolio? Jak myślicie? Będzie miała prawo do pokazywania na portfolio? Zawsze? To zależy. To zależy. Od czego to zależy? No, na przykład, jakie znacie w praktyce zapisy dotyczące praw osobistych? Wszyscy wiedzą, spokojnie boją się po prostu mnie. Zasadniczo podstawowym zapisem jest taki, który mówi, że zobowiązuje się do tego, że nie będę wykonywać osobistych praw autorskich. Innymi słowy, nie będę kazać, żeby na stronie było napisane, że ja jestem autorem. Nie będę miał wpływu na to, że zmieni się na przykład kolor mojego loga. Bo nie wiem, czy wiecie, jeżeli nie będzie takich zapisów w umowie, nie? Jeżeli kupujecie logo i nagle dochodzicie do wniosku, przydałby się rebranding, zmienimy kolor, bez dobrych zapisów, no to jest niedozwolone. Będzie trzeba ekstra kasę zapłacić dla twórcy. Więc to wszystko trzeba zadbać i ostatnio kłóciłem się z jednym programistą, że on ma prawa autorskie na pół strony i zawsze to będzie funkcjonować. Mówię, no super, a trafiając z tego, że miał zapis, przenoszę wszystkie prawa autorskie na wszystkich możliwych polach eksploatacji, który jest kwestionowany i dla wszystkich utworów, które zostaną dla mnie zrobione, co też jest kwestionowane i w zasadzie tyle. A i żeby nagrodzenie zostało uregulowane już wcześniej. Czy warto tak ryzykować? No według mnie nie, no bo jeżeli stworzycie coś naprawdę fajnego albo sprzedacie klientowi coś, gdzie on będzie chciał oznaczać swoją marką, to nagle może się pojawić problem i może się dostać rykoszetem. Nie wiem, czy o tym słyszeliście. Taki fajny programik. Była to gra o tworzeniu oprogramowania gier komputerowych. Ktoś słyszał? Ręka do góry. O, to niedużo osób, super. W pewnym momencie, jak dochodziłeś do dużych przychodów, pojawiła się o to taka informacja. Był to błąd celowo wywołany przez producentów tej gry. Dlaczego? Chcieli mi pokazać, jak szkodliwe jest piractwo. Mianowicie, puścili do sieci bardzo dobrej jakości grę. I wszyscy sobie grali, wszystko cieszyli się, dziękowali za udostępnienie takiego fantastycznego talenta. Po czym właśnie dochodziłeś do pewnego momentu i tworzyłeś grę, którą wszyscy kupowali w tej grze, to nagle okazało się, że nie wystarcza ci na utrzymanie swojej firmy, bo masz piractwo. I co jest najciekawsze, ta firma korzystała na najlepsze wpisy z różnych form na Stanach Zjednoczonych i w Europie, jak walczyć z piratami, jak ja mam sobie z tym poradzić, nie mogę tutaj się rozwijać. Osoby, które się umieją tego talenta. Dlatego warto zadbać o prawa autorskie, bowiem one mają bardzo dużo pomocy. Mamy elementy, które są od nas niezależne, piractwo. Ale mamy bardzo dużo elementów, które będą od nas bardzo mocno zależne, zwłaszcza w relacjach B2B. I tutaj jest katalog roszczeń, które można skierować do osoby, która naruszy nasze prawa autorskie. Co to oznacza? Tutaj rozmawiałem z jednym kolegą, załóżmy, buduje się serwis internetowy, wykorzystuje się na nim grafikę, okazuje się, że grafika pochodzi z nielegalnego źródła i do was uderza autor, który mówi, nie możesz wykorzystywać tej grafiki. Albo zapłać mi tyle i tyle i tyle. Wy mówicie,
Nie, znalazłem ją w Google, będę ją wykorzystywać. I on was pozywa. Pozywa, no bo wyszukiwarka Google, choć fantastyczna i potężna, no to jednak nie przenosi praw majątkowych autorskich. I co owa osoba może zrobić? Po pierwsze, może zażądać przed sądem tego, abyście to zdjęcie usunęli. Okej, dobra, przegrałem, trudno, wrzucę sobie inne, znajdę inne na Google. Może zażądać usunięcia skutków naruszenia. Na przykład przez miesiąc na swojej głównej stronie będziecie mieli wyskakujące z okienko z informacją. Bardzo przepraszam pana Jana Kowalskiego za to, że naruszyłem jego majątkowe prawa autorskie. Jest mi bardzo przykro z tego powodu i obiecuję, że już nigdy więcej to się nie powtórzy. Marketingowo średnio, zwłaszcza jeżeli prowadzicie na przykład agencję reklamową. Naprawienie wyrządzonej szkody. Czyli i tak finalnie będziecie musieli zapłacić za licencję, którą ta osoba by otrzymała, gdyby legalnie od niej nabyć to dzieło. Wydanie uzyskanych korzyści. Czyli w tym przypadku, jeżeli sprzedaliście stronę, na której macie nielegalne treści, macie oddać pieniądze, które z tego uzyskaliście. Czy warto w ten sposób robić? No według mnie finalnie jest tak wiele minusów, że jednak warto zadbać o tą umowę i sprawdzić umowy licencyjne na przykład do grafik w Focoli, jakie wykorzystujecie, bo nie wiem, czy wiecie, że podstawowa licencja jest taka, że można wykorzystać właśnie raz. Kolejne rozszerzone są właśnie do tego, że można do iluś tam tysięcy sztuk i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc warto to sprawdzić i warto w umowie ciężar zakupu tej licencji przerzucić na klienta. Albo porozmawiać w ogóle z klientem w ten sposób, że proszę pana, mamy w pana produkcie wykorzystać takie i takie elementy, które wymagają takiej i takiej licencji. W związku z czym, czy nie warto, aby to pan nabył tą licencję, a my na bazie tego będziemy robić. Wtedy mamy jeszcze raz tą możliwość do przeniesienia, nie mamy tych ograniczeń. Dwa wyroki, dość ciekawe, zwłaszcza pierwszy, bardzo kuriozalny. Stan faktyczny mniej więcej był taki, że pan został wysłany na wycieczkę, na tej wycieczce zrobił sobie 5 zdjęć, te zdjęcia przekazał temu, kto na wycieczkę wysłał, pokłócili się, rozeszli, a ci, którzy go wysłali, jego 5 zdjęć zamieścili na stronie internetowej. No, pan bardzo się obruszył, stwierdził, że to są wyjątkowe zdjęcia, wiele serca włożył, stojąc aparatem robiąc te zdjęcia i zażądał tam dość dużej kwoty. Dostał 265 zł i 50 groszy. W jaki sposób zostało to wyliczone w przypadku zdjęć? Mianowicie sąd, w mojej ocenie bardzo logicznie, zrobił to w sposób następujący. Wszedł na bazę zdjęć. Wpisał plaża. Zobaczył, że mamy dostępne w tym katalogu set ileś tam zdjęć. Średnia cena zdjęcia jest od 5 dolarów do 80 dolarów. Ocenił, że te zdjęcia mniej więcej się kwalifikują na poziomie 5 dolarów. W związku z czym mam 5 zdjęć, razy 5, 25 dolarów. To były jakieś inne wyliczenia, tylko tak obrazowo tutaj wam mówię. Razy 3, bo wtedy jeszcze robiło się trzykrotność tej opłaty. I w ten oto sposób pan dostał 265 zł 50 groszy, a sam musiał zapłacić ponad 2000 zł kosztów adwokackich za sensa procesowego drugiej strony. Smutne. Drugi wyrok dotyczył oprogramowania. Jest jeszcze w toku, bo sąd uchylił. Sytuacja, kiedy to samo ministerstwo, kupując oprogramowanie, nie zadbało o to, aby mieć możliwość wprowadzenia w nim zmian, modyfikacji i szerokiego wykorzystywania. Firma pozwała tutaj ministerstwo, no i pierwotnie sądy zasądziły w ramach tego naruszenia 350 tysięcy, 6 zł i 50 groszy. Wyrok został uchylony, mają jeszcze to przeanalizować. Ale to już wskazuje, jak w waszej branży dużo więcej można zarobić, jeżeli ktoś naruszy wasze prawa autorskie. I jest taki mit. Wszystko można cytować. Jeżeli znajdę coś na Google, to może nie będę tego wykorzystywać, ale ja to zacytuję u siebie na blogu. I pytanie. Czy oby na pewno można cytować wszystko i wszędzie? To zależy. Nie. Generalnie nie jest tak, że weźmiemy najlepszą fotografię, wrzucimy ją przy swoim wpisie, w ogóle do niej nie nawiązując, ale chcąc w ten sposób uatrakcyjnić nasz blog. To tak nie działa, nawet jeżeli piszemy autora. Dlaczego? Cele cytatu.
Wyjaśnienie, analiza krytyczna, nauczanie lub prawa gatunków twórczości. Czy chęć wypromowania swojego blogu wrzuceniem jakiejś fotografii jest analizą tej fotografii? No nie wydaje mi się. Czy jest analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku? No też mi się nie wydaje. I powstało pytanie o memy. Jak to jest z memami? Tutaj powiem, że jest bardzo ciekawy temat. Czy możemy tworzyć memy? Możemy tworzyć memy legalnie, czy nie możemy tworzyć memów legalnie? No to jakby podstawa, że zależy od licencji. I tutaj również trzeba odpowiedzieć, to zależy. Dlaczego? Bo zasadniczo można by się zastanawiać, zwłaszcza w nowelizacji, która przyjdzie do prawa autorskiego, czy tutaj nie mamy z typowym przykładem parodii, a zatem wykorzystujemy zdjęcie, żeby je przerobić w parodię, wyjąć jakiś aspekt i w ten sposób mamy dzieło. I okej. Tylko ile osób pisze, to jest pierwotnym twórcą tego przerobionego dzieła. A to jest kluczowy element prawa cytatu. Cytat jest nielegalny, jeżeli nie mamy podanego autora. To jest tego dzieła, które zacytowaliśmy. Co więcej, czy oby na pewno takim memem nie naruszamy czyichś dóbr osobistych? I dalej, czy oby przypadkiem wykorzystując jakąś fotografię, jakiś klik, nie zarabiamy na tym? Bowiem jeżeli zaczynamy zarabiać na tym, że cytujemy inne utwory, tylko dlatego, żeby zwiększyć swoją sprzedaż, to czy nie naruszamy artykułu 35? W konsekwencji to nie jest tak, że zawsze i wszędzie można cytować. Trzeba uważać i warto chodzić na takie serwisy, które udostępniają teraz na wolnych licencjach zdjęcia, bo mamy teraz zarówno możliwość do wykorzystywania komercyjnego, niekomercyjnego, ze zmianami, bez zmian. Wystarczy tylko wskazać autora, a czasami nawet nie chcą, żeby wskazywać tego autora. Po co ryzykować, skoro mamy teraz tak szerokie możliwości? Co więcej, mam kolegę, który doszedł do wniosku, że on sam będzie robić zdjęcia. Wiesz, on sam jest w stanie pójść i zrobić zdjęcie zachodu słońca, jakiejś pary na mieście. I co? I ma pełne prawa do tego zdjęcia, może wykorzystać to, jeszcze będzie miał dobrej jakości i zero jakiegokolwiek ryzyka, zero jakichkolwiek problemów. Same korzyści. O! Widocznie tak miało być na koniec, ale spoko. Nie ma problemu. Jeszcze mam 10 sekund. Jeszcze 10 sekund. Spojrzę na was. Ja wam stresowałem się bardzo. Dziękuję za interakcję. Zawsze cenię to, jak jest interakcja. Kilka razy ręka była do góry podniesiona. I mam nadzieję, że wyciągnęliście coś dla siebie z tej prelekcji. Gdybyście mieli jakieś pytania, zapraszam na kontakt do mnie. Zapomniałem pisać maila, ale mam tutaj klasycznego. imię.nazwisko@gmail.com. Ewentualnie zapraszam na bloga Startup.pro. Wielkie dzięki. Pytania to teraz. Widzę, że już Grzesiek się wyrwał. Tak? Chciałem zapytać tylko, czy będzie można w przyszłości posłuchać Creative Commons o aspektach? Jeszcze raz? O aspektach licencji Creative Commons. To właśnie plus. Ale głęboki. Szerzej? To jest dużo. Kto wie? Gdzie jest kolejny łapka? To nie wiem. Jeszcze nie wiem. Może za rok. Myślę, że misja, którą sobie ja i koleżanka daliśmy, czyli szerzenie wiedzy z zakresu prawa autorskiego, własności przemysłowej, komponuje się w to pytanie, więc myślę, dlaczego nie? Będziemy mogli przeanalizować, co poszczególne zapisy oznaczają, jak to zrobić, jak to wykorzystać i to. Tak, tak, tam jest to 4 kluczowe i jak to działa. Myślę, że można to szerzej coś zrobić, to wyjdzie. Ja tutaj jeszcze powiem taką drobną rzecz związaną z Game Dev Tycoonem, tą grą. Gra kupiona legalnie, nie miała tego bankructwa. Tak. Jak chronić się przed łamaniem praw, zwłaszcza wtedy, kiedy koszty procesowe są wyższe niż to, co odzyskamy? W przypadku tych zdjęć pierwszego punktu, tam 200 parę złotych. Ale jeszcze raz przeformułuję pytanie. Czy jak się chronić przed taką sytuacją, że ktoś wykorzysta twój element, tak? A koszty odzyskania tego są... Dokładnie. To jest tak. Ciężko jest chronić się w taki sposób. O, gdzieś mam przypomnieć.
aby nikt na pewno twojego zdjęcia nie zabrał. Przy czym tutaj masz rzecz następującą. Czy to zdjęcie, ile chciałbyś zarobić na tym zdjęciu normalnie sprzedając? Masz pewną określoną kwotę. Tutaj on nie miałby tych wyższych kosztów, gdyby zażądał racjonalnej kwoty. On zażądał tam ponad 10 tysięcy złotych za zdjęcia, które zostały zrobione od tak, bez obróbki, bez niczego. Jeżeli byś zrobił świetne zdjęcie, które naprawdę było docenione, mogłoby być wycenione na, załóżmy, 80 dolarów za jedne, więc w tym momencie razy dwa to jest ma 160 dolarów za sztukę. Jeżeli oni by ją użyli ileś razy, byś to wykazał, no to wtedy sumarycznie to wychodzi w ten sposób. Więc tak naprawdę nie jesteśmy w stanie uchronić się przed kradzieżą naszej własności intelektualnej. Przy czym, jeżeli nasze utwory będą na tyle dobre, że będą rozpoznawane, to się sami uchronimy marką. Będziemy mogli walczyć w ten sposób, że ktoś będzie musiał zamieścić. Na przykład ostatnio kolega wygrał sprawę z panią, która na Allegro bardzo ambitnie wykorzystywała jego zdjęcia z blogu, żeby sprzedawać swoje ciuchy. On tam ma dość bogatą szafę, jako mężczyznę, że tak powiem. I generalnie zdjęć tych ma sporo i ona jak sprzedawała coś z Zary, to znalazła jego zdjęcie w marynarce Zary i stwierdziła, że to jest taka marynarka. Jak sprzedawała coś od Versace, on miał coś tam od Versace, to ona to sprzedawała. No i finalnie się skończyło tym, że ona na stronie musiała zamieścić przez miesiąc właśnie przeproszenie, że wszystkie zdjęcia, które wykorzystywała, były nielegalne i w związku z tym bardzo przeprasza. Musiała mu zapłacić, teraz nie pamiętam, też nieduże pieniądze, ale jak gdyby dla niego to było nieistotne, bo ona dostała pstryczek. Ktoś zobaczył, o, ktoś jest nielegalny. Inna sprawa, jak nasze społeczeństwo w ogóle patrzy do takich nielegalnych rzeczy. Ile osób tak naprawdę toleruje to, że robimy, a, bo tam, bo można. Nie da się ustrzec przed piractwem. Można natomiast maksymalnie zabezpieczyć się, jeżeli kupujemy od kogoś takie elementy, bo jeżeli my przegramy taką sprawę, to od niego wtedy będziemy mogli odzyskać te pieniądze. Załóżmy, jeżeli ten ktoś kupiłby te zdjęcie od innej osoby, która miała nielegalnie, my zapłaciliśmy i zapłaciliśmy koszty, to teraz my możemy pozwać tą osobę, żeby te wszystkie pieniądze odzyskać. A jeszcze jest sposób, bo nakazał. Ale to tak, na bajkę. To już będzie ostatnie pytanie. Jedno pytanie a propos modnych social media. Czy na przykład, jeżeli mam stronę firmową na Facebooku, prowadzę, dajmy na to, sklep z okularami i fotografuję klientkę, która kupiła mi okulary i umieszczam to zdjęcie na Facebooku, oczywiście za jej zgodą. Co jest wtedy z prawem do wizerunku? Czy ta osoba może po jakimś czasie powiedzieć, hej, moment, przecież to ja? Generalnie z prawem wizerunku jest tak, że jeżeli dostajemy zgodę za darmo, to zawsze można taką zgodę cofnąć. I to jest bardzo ryzykowne, bo jeżeli ona powiedziała, że już nie chce, no to wtedy musiałbyś to zdjęcie usunąć. W związku z tym warto się czasami zastanowić nad jakimś ekwiwalentem, że tak naprawdę to było za jakieś wynagrodzenie, jakaś zniżka, coś, no bo wtedy to już nie jest tak łatwo tą zgodę ciągnąć. Facebook jest zupełnie jeszcze inną bajką, bo tam pojawia się element regulaminu Facebooka, który to, co wrzucamy, Facebook dostaje licencję na dalsze wykorzystywanie tego. Więc to zupełnie wiele aspektów. No ale tutaj, jeżeli za darmo wyraziła zgodę na wykorzystanie wizerunku, tak jak najczęściej to ma miejsce, to jeżeli nagle się obrazi na ciebie i stwierdzi, że twoje okulary się jednak nie podobają i nie chce ich firmować i powie, proszę mnie usunąć, no to będziesz musiał usunąć, jeżeli chce taką zgodę. Z tego wynika, że forma pisemna. W jakimś momencie musi się pojawić. Ale nawet jeżeli by ci zrobiła wyraziła zgodę w formie pisemnej na wykorzystanie wizerunku, to i tak mogłaby wam zgodę cofnąć. To nie jest tak, że mogę zrzec się na zawsze swojego wizerunku. Forma pisemna i jakiś mały ekwiwalent w postaci zniżki lub bonusu. Tak, tak. No to wtedy dokładnie w ten sposób idziesz. Dziękuję bardzo. Dzięki. Ok, dziękujemy za pytania. Mamy teraz dosłownie 5 minut przerwy, możecie zostać ewentualnie, jak ktoś bardzo potrzebuje, to kawka i będzie za dosłownie 5 minut Kasia Świderska opowiadała o klientach.